Jak tam panowie? Dobrze, jakoś leci. Gdzie Johan? W Ksenie. Głupiec poszedł na śmierć. Jak to? Nieważne. Gadaj! Niedługo znajdę sposób na powrót do domu. Johan nie wie, co się tam czai. Nie trzymaj mnie w niepewności. Co tam jest? Nie wiem! Przecież nikt nie wrócił do tego czasu żywy. Jakoś mnie to nie przekonuje. Znajdziemy go. Jeśli nie wróci za miesiąc, pójdziemy go szukać. Ty z nami nie idziesz? Dlaczego? Trzymasz stronę Gregorego. Ja? No kto? Chyba nie Mark. Ja! A walcie się! Nie musiałeś mu tego wypominać. Mógł nam pomóc. Nie musiałem, ale nie jest naszym przyjacielem. Mam dość tej ciągłej tajemnicy. Masz jakiś problem? A żebyś kurna wiedział. Nie podoba mi się pomysł Daniela. To się źle skończy. Daniel nam wszystko powiedział. Sam byłeś przy tej rozmowie, zanim pojawiła się trzecia przeprawa. I co? Strzos ostrzegał Lorenza, jak to się skończy. No i? To już nie ma sensu, Tom. Żyjemy. Ale nie wiadomo, jak długo uda nam się tu przeżyć. Mamy wszystkich tutaj trzymać w szachu. Tak długo, jak tylko się da. Kłamstwo, które ze sobą ciągniemy, w końcu wyjdzie na jaw. Johan na pewno się wszystkiego dowie na powierzchni. Nie, jeśli nie przeżył. Wysłaliśmy ochotnika. Miał w ciągu kilkunastu godzin wrócić do bazy i nam powiedzieć, czy Johan przeszedł dalej niż przypuszczano. Jak widać, nie przeżył. Więc Johan również zginął. A co jeśli stanął po jego stronie? Jesteś strasznie naiwny, Gregor. Zamknij kurwa ryj! Idź się schować, przemyśl sobie wszystko. Niedługo będą tu anomalie. Wal się. Kurwa mać! Nie wraca. Coś musiało się tam stać. Pewnie nie żyje. Nie mów tak. Żyje. Ruszamy do strefy Ksen za tydzień. Widziałaś Marka? Albo Dimitrija? Nie, nie widziałam ich. Lepiej się schowaj, Tom. Dimitri, musimy porozmawiać. Nie teraz, Tom. Schowaj się, później pogadamy. Ale to konieczne. Musisz to wiedzieć. Nie teraz! Co tak bardzo chciałeś powiedzieć Dimitrowi? Prawdę. Prawdę? Jaką prawdę? Dobrze wiesz, jaką prawdę. Nie mogę tak dłużej żyć, Gregor. Wymyka nam się to spod kontroli. W końcu Mark z Dimitrem zniknął, szukając Johana. Nie, jeśli zdechną. Zamierzam ich ostrzec. Dobrze wiesz, że ci na to nie pozwolę. Chyba już na ciebie czas. Taki twój los. Ty skurwysyn! O! Ja to cię skurwie nauczy lojalności.
rozumiem. Jest mi bardzo słabo. Czasami zapominam, co robiłem przez ostatnie pół godziny. Ciężko to znoszę, Elizabeth. Co mi jest? Nie jestem w 100% pewna, ale to może być przypadek amnezji. Amnezja. Dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe wywołujące zanik pamięci. Z czasem może ci minie. Zalecam ci odpoczywać przez kilka dni. Na pewno dojdzie do siebie. Jak mam odpoczywać, kiedy co kilka godzin... Co się dzieje? Wiem, ale musimy się jakoś przyzwyczaić. Już to widzę. Wiedzieliśmy, na co się piszemy. Nie mamy już odwrotu. Może masz rację. Dzięki, Elizabeth. Spróbuj odpocząć. Trzymaj się. Gdzie ja byłem przed chwilą? Coś miałem zrobić. Na pomoc! Niech ktoś mi pomoże! Johan! Nie. Muszę go odnaleźć. Co jest? O nie. O kurwa. Co ty na mózgu padłeś? Cud, że żyjesz! Chodź, wynosimy się, zaraz się zawali! Dziękuję za ratunek. Ksenii, nie dałbyś sobie rady, gdybyś się dał tak łatwo zaskoczyć. Ale anomalia przemieszcza się bezszelestnie. Nie będę poświęcał ludzi. Wracaj do pokoju. Tak jest! Peterson! Ruszycie z Dimitrem jutro. Szykujcie się.
zginiecie tam! Tom, zamknij się wreszcie! Wyjdź, jak to ci się nie podoba! Zginiesz tu lub tam. Wybieraj! Powodzenia, panowie. Gotów? Nie, ale trzeba go znaleźć i zbadać to dziwne miejsce. Mogę mieć ostatnie życzenie i dostać butelkę wódki? Właśnie, nie mam alkoholu. Musisz sobie znaleźć w strefie, Dimitri. Bliat. No trudno. Jak myślisz, przeżyją? Już o nich zapomnijmy, nie przeżyją tam. Zginą najprawdopodobniej w ciągu kilku godzin. Stryfoksyn. Tajemnicze, mroczne i niebezpieczne miejsce. Razem z Markiem poszliśmy śladami naszego przyjaciela Johanna, by razem kontynuować eksplorację tego dziwnego miejsca. Oddychanie w tym miejscu nie jest żadnym wyzwaniem, jednak czuliśmy dziwne szumy w kombinezonach. Nie jestem pewien, co to jest, ale chyba nie chciałbym nigdy zdjąć hełmu, który gwarantuje mi przetrwanie. Szliśmy dalej w nieprzeniknioną pustkę. Nic nie widzę. Ja też? Cholera. Jest tu za cicho i to by tej ciszy nie zakłócało. Nie! Co to było? Co to na chuj było? Wyciągnę się w porę. No pięknie. Gdzie teraz? Chodźmy w lewo. Wracamy.
Czekaj! Nie wiemy czego. Poczekajmy jeszcze chwilę.